Seems like came a bad time. Cześć wam dzisiaj ja jest Wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule i przepraszam, jeżeli będę niemrawy, staram się nie nagrywać z lisem odcinków, bo widzę, że nie sprawdza się to najlepiej. Lepiej Lisa zachować na stream, ale no nie będę ukrywał, że najchętniej gdybym mógł, to bym odpalił nagrywanie z lisem w tle. Z lisem zamiast kamery, nie w tle, bo, bo jestem średnio przytomny i średnio się czuję w tym momencie, żeby móc walczyć o Waszą wagę, więc będzie mało dynamicznie i będzie mało ruchów rękami i będzie mało wszystkiego, bo jestem na ostatniej prostej, potrzebuję miesiąc odpoczynku, nie wiem, krajokomora czy cokolwiek i zamrozić się i obudzić się za jakiś czas, bo jest masakra, ale o tym porozmawiamy prawdopodobnie na dniach nie na serii SongKaja i nie na serii Genshin, tylko będzie osobny rzut tematyczny do tego, co... Się dzieje, a dzieje się niestety dużo, więc tak. Próbując wyczesać z siebie troszkę energii, motywacji, idąc znaczy sięgnąć po motywację i ruszyć do przodu, chciałbym powiedzieć, że zbieramy na Silver Wolf. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to już 7 odbędzie się rolowanie, plus minus do 5 będziemy zbierali zainteresowanych rolowaniem, więc jeżeli masz co najmniej 20 rolków, wciąż jest mniej. 20 rolków, internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co mam restreamować oraz zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, to zapraszamy Cię bardzo mocno i serdecznie na tego streama. Jeżeli masz, Das. Chwilę i ochotę, ale nie chcesz rolować na streamie, to zapraszamy w roli widza, potrzymać kciuki, powysyłać szczęście w stronę rolujących, no i podzielić się pozytywną energią ze wszystkim na około. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo mocno. I to jest tyle niespekulacyjnych informacji na dzisiaj, więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zacznijmy od postaci, której imię no może stanowić problem z wymową, więc Huang Hwan. Przepraszam, najprawdopodobniej wymawia się to inaczej, ale już zwyczajowo u mnie, jak tylko. Jest jakaś chińska nazwa, to muszę stwierdzenie zakończyć słowem przepraszam. Więc. Jest to postać historyczna, oryginalnie był to malarz. To, co macie tutaj wklejone, to jest postać inspirowana tym malarzem, to znaczy, jeżeli chodzi o imię i tak dalej, do innej gry, która nazywa się The Three Kingdoms, czyli to nie będzie tak wyglądał w Hongkai Star Railu, ale tak wklejam, żeby tutaj było cokolwiek dla odmiany, żeby żeby pokazać coś, że coś jest. I mamy troszkę informacji, właściwie mamy dwa tłumaczenia na temat tego, co Huang ma robić jest to bardzo ciekawa postać gameplayowo. Widzę nawet umiejscowienie dla obu postaci, o których dzisiaj będziemy mówili w e, światach różnych, do których będziemy się wybierali. Jest ten jeden Murgwen czy jak się tam nazywa, o którym wspominałem wczoraj, który mi się z Mork skojarzył, czyli z Kostnicą, czyli bardziej mm, martwymi klimatami, tak to nazwę, i obie postacie mi mocno dzisiaj do tego pasują. To znaczy, jedna mi pasuje ze względu na skill set, a druga mi pasuje ze względu na to, kim jest, ale do tego przejdziemy zaraz. więc. Jeżeli chodzi o Huang Quan, to jest persona, której mamy dwa tłumaczenia: jedno to jest to, co zostało mniej lub bardziej wyróżnięte z plików, co ta postać powinna robić, a drugie to jest tłumaczenie, jak dla Razora, żeby zrozumieć o co w tym chodzi, bo te skill sety są coraz bardziej rozbudowane. I zamieszane, więc z tego co rozumiem, będzie to postać elektro. Wygląda na to, że może być pięciogwiazdkowy, ale nie mamy tutaj potwierdzenia. Więc jeżeli chodzi o jego basic attack, zadajemy lightning obrażenia równe przelicznikowi procentowemu do chłonkwan jego ataku. Więc wybrany przeciwnik zgarnia obrażenia od piorunów, od elektro, tak jakby. Jeżeli chodzi o skill, tu się zaczyna robić ciekawie, bo nie wybieramy w kogo ten skill leci, to są obrażenia od piorunów. Procentowy przelicznik chłonkwan ataku, oczywiście zadajemy dwa trafienia, czyli wiesz. Jeżdż w jednego wroga i później wjeżdżamy jeszcze raz, nie mamy potwierdzenia, że to jest ten sam przeciwnik, ale nie wybieramy w kogo, więc odpalamy skilla i nasz bohater atakuje sobie dwa razy w przestrzeń, nie wiedząc gdzie. Jeżeli jest jeden wróg przed nami, to nie ma większego problemu, no bo wiadomo, że dwa ataki wiadomo w tego samego wroga. Jeżeli jest cała masa wrogów, to się pojawia problem i też nie do końca problem, bo jeżeli jest przeciwnik tauntujący, który a, skupia naszą uwagę, triggeruje nas konkretnie, że możemy tylko jego atakować, to Huanquana, z tego co rozumiem, to nie obowiązuje do końca odpalania, Mając ten skill wykonujemy dwa ataki w randomowo wybranego przeciwnika, więc niekoniecznie w tego, który nas ściąga, który nas triggeruje, który skupia na sobie nasze ataki. Więc to jest broń obosieczna, to może być bardzo przydatne i bardzo nieprzydatne, w zależności od tego w kogo pójdzie, jak ze wszystkimi randomowymi rzeczami w tego typu grach. Jeżeli chodzi o ultimate, jest to troszkę bardziej rozbudowane i działa to na tej zasadzie, że będziemy hwankuanem budowali staki wymagana będzie ilość staków, żeby móc odpalić Ultimate, żeby móc odpalić ulta I nie mamy podanej teraz liczby Nie wiem ile to będzie, ale no to Nie będzie 1-2, zapewne będzie to Około 5, więc musimy uzbierać Odpowiednią liczbę staków specjalnego Cuśka, którego nazwy jeszcze nie mamy Musimy uzbierać te staki, żeby móc ulta odpalić W zależności od tego, im więcej mamy tych staków Tym też mocniejsze będzie w sumie Trafienie ulta i wywołamy jeszcze jeden Dodatkowy efekt. Jak zbieramy te staki? Trafiając przeciwników, którzy mają na sobie Debuffy. Im więcej debuffów Tym więcej tych staków dostajemy, więc chcemy debuffować przeciwników, żeby w nich wjeżdżać i nabudowywać staki na Huanquanie. Gdy uzbieramy odpowiednią ilość staków, będziemy mogli odpalić Ulta. Mniej lub bardziej, co on robi. Wybieramy przeciwnika, więc tym razem decydujemy, w kogo chcemy wjechać z obrażeniami. Wybieramy przeciwnika i jedziemy w niego z demami od Lightning, czyli Elektro znowu. Jest przelicznik procentowy do Chang ataku, więc jest to postać, która ewidentnie chcecie składać pod czysty atak. I ilość obrażeń jest związana z ilością staków, które zostaną skonsumowane przez ten skill, co oznacza, że jest wymagana minimalna liczba staków, żeby móc to w ogóle odpalić, ale możemy mieć ich więcej, żeby wjechać z mocniejszymi obrażeniami. Maksymalnie jest to 5 staków, więc jeżeli maksymalnie jest 5 staków, to prawdopodobnie przesadziłem, pewnie 2 albo 3 będą potrzebne, żeby móc to odpalić. Większa ilość daje nam bonusy. Po odpaleniu naszego ultimate'a. Huang wykonuje jeszcze follow-up attack, czyli dodatkowy atak nożem jest podkreślone, czy znaczy nie jest podkreślone, tylko zaznaczone, że nożem, który również zadaje lightning obrażenia ekwiwalentowi procentowemu od Huan Kuan ataku, czyli dalej ten atak jest mega ważny i tutaj też jest zaznaczone, że żadna z tych rzeczy nie może zarzucić dodatkowych debuffów na przeciwnika, czyli alt nie może być samonapędzającym się machiną, te ataki nie mogą wywołać dodatkowego budowania stacku. Debuffy mogą wjechać, ale stacki z tego nie mogą się pojawiać, więc nawet jak wiadomo jakieś debuffy i trafimy w jakieś debuffy to nie możemy nabudować staków na sobie za pomocą ultimata. Przechodząc dalej i jeżeli chodzi o talent naszej postaci to jest śmiechowe bo na początku bitwy aplikujemy dwie klątwy curse, dwie klątwy których nie da się usunąć na przeciwnikach i za każdym razem kiedy ktoś z naszej drużyny, ktoś z alajsów wjedzie w przeciwnika, który ma na sobie klątwę mamy zwiększone obrażenia o tam procent. Za każdym razem kiedy Huan Kuan trafi przeciwnika na którym jest klątwa, ta klątwa się Stakuje i kiedy trzy staki klątwy się ustawią na przeciwniku, to zużywamy je no i wracamy do pierwszego staka, czyli do jedynki, czyli po trzecim trafieniu się resetuje. Haha. Wjeżdżają za to dodatkowe obrażenia od Lightning, ekwiwalent oczywiście od ataku Hwangquana na przeciwnika, czyli mnożnik jest do tego co ma Quan bonusowo. Jego technika to jest ciekawe, bo to zostało oznaczone jako Thanos Snap i tutaj wchodzimy w stan, który się nazywa Eternal Tribulation Nothingness i ten stan daje nam taki bajer, że kiedy atakujemy przeciwnika, który ma wystarczająco dużą różnicę poziomu względem nas, znaczy się, że jest więcej leveli poniżej nas niż ustawa przewiduje, to rozpoczynając walkę automatycznie zabijemy takich przeciwników, czyli atakując grupy słabych wrogów po prostu wjedziemy w nich jak w masło i odpala się walka i kończy się walka, bo wszyscy, którzy tam byli, byli na niższym levelu, więc nie żyją. Więc taka sytuacja. Fajne na bosów, którzy startują z dużą ilością adów, my rozpoczynamy walkę i wszystkie jego pomagiery nie żyją. Jeżeli wybuchają, to przy okazji też wybuchają. A my możemy się skupić na bosie, zanim nie przywoła kolejnych pomagierów, żeby go ratowali. Więc z naszej perspektywy technika odpala się tak, że wjeżdża Eternal Tribulation Nothingness. Przez parę sekund to trwa oczywiście do wjazdu w walkę na nas funkcjonuje ten stan, i jeżeli level jest jest niższy niż level, to się skaluje między oczywiście poziomami świata, poziomami bohatera i tak i dalej. To mamy autokill wszystkich wrogów, którzy są zbyt słabi, by móc z nami normalnie walczyć, więc nie marnujemy czasu na pomniejszych przeciwników. Więc to jest ten Huan Huan dla Was. Prawdopodobnie cały czas mordowałem jego wymowę, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to jest postać, która się zbliża i najprawdopodobniej będzie pięciogwiazdkowa, więc takie głosy chodzą. Daily Check in Web Event wciąż trwa, jest zbyt wcześnie, oj, bardzo zbyt wcześnie, bym mógł odebrać jeszcze nagrodę z dnia Dzisiejszego z waszej perspektywy, jako że zwyczajowe odcinki powstają z jednodniowym wyprzedzeniem, więc dla mnie jest jeszcze dzień trzeci, dla was powinien być dzień czwarty, co oznacza, że jutro będzie pierwsza paczka Stellar Jade'ów do odebrania, pierwsza z trzech, po 20 w każdej, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. Co z kolei oznacza, że dziś jest dzień czwarty w Gęszynie i dziś powinny być primogamy, czyli pierwsza z trzech paczek do odebrania. Jeżeli wciąż gracie, to polecam się logować i odbierać. Oczywiście liczą się dni waszego logowania, nie dni miesiąca. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym jesteście Fantastycznie, bardzo dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arcy magowie, Wasza magia jest art potężna. Jesteście arcyosą i arcy mile jest Was tutaj gościć na kanale. I Lisi Twitcher nauci Twitcher, milem jest Was tutaj gościć. Wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher Osom I Twitcher widzimy się na kanale prawdopodobnie jutro na, na, twitchu, na Twitchu. Więc ja. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dnia, świetnych pięćekwestkowych roli. Niech Boże Karędzi Wam sprzyja. Widzimy się jutro na kolejnym Hong Rejlu miłego, do następnego i hej! Tadam! tyle! Tyle!